Siema. Cześć, z tej strony Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek po długiej przerwie w grze pod tytułem Guns of Boom. Dużo się zmieniło w tej gierce. Widziałem, że mamy fajny system dodawania znajomych do sojuszu. Bardzo fajne. Tryby jakieś nowe, cały czas jakieś są i tak dalej. Ale tym się nie zajmuję, bo jakoś zbytnio też myślę, że nie będę dołączał. W ogóle mój klan cały czas istnieje i ma się w miarę dobrze. W ogóle dalej jestem w tej najwyższej randze. Strój mam fajny, bronie nie takie, ale to inna kwestia. Zobaczymy, czy dalej jestem na tyle dobry w tej gierce, żeby cokolwiek robić. Bo jednak nie jest to gra, która wymaga jakiegoś skilla, bo jednak to jest auto-aim i tak dalej. Ale z drugiej strony też troszeczkę tutaj trzeba było się uczyć szybkiej zmiany broni i korzystania z niektórych broni w pewien sposób taki, jaki potrzeba było, no nie? Więc tutaj nasze umiejętności bardziej skupiały się na korzystaniu z broni niż na aimie i tak dalej. Halo, nie mam zasięgu na nich. O wy frajerzy. Chodźcie tu. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Ajajaj, zabrali mi killa, najgorsze. Dobra. Już miałem w ogóle zmieniać na Assault Rifle, ale no, na szczęście jakoś mi przeszło. No i co, teraz mogę powiedzieć o Guns of Boom. Była to pierwsza seria na moim kanale, która generowała regularnie wyświetlenia tysięczne pod odcinkami. Bo to pierwsza seria na moim kanale, która tak się mocniej przyjęła. Uju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 j
Ale wcześniej właśnie Guns of Boom było moją serią. No weź go zabij, no Jezus. Jaka lama ze mnie wychodzi w tym momencie. Strasznie źle gram. Tutaj powinienem o wiele szybciej to machać i tak dalej. No ale cóż. Także co, no była właśnie pierwsza seria, która jakoś miała wyniki, no nie? Siema! Jak tam się bawiliście z moim kumplem, bazuką? Dziób. I na plecki. O nie! Coś tu jest. Cholera! No i tak załatwiłem. Uch. Myślałem, że na tyle mam słabe bronie, że już nic nie zrobię w tej gierce. No tu proszę, coś się jednak da. O nie, plecy mi zrobił. Chociaż jestem pierwszy w tabeli, także nawet, no. Dzisiaj też nagrywam na innym mikrofonie, bo tamten, którym zwykle nagrywam, no jest w kontuzji, że tak powiem. Dobra, łatwa snajpera, player. Dobra, dobra, dobra. O kurde, to jeszcze plecy jakieś mi zrobił frajer. No ale dobra, no, nawet to idzie. No także Guns of Boom, takie mam emocjonalne więzi z tą grą, no bo jednak to była taka pierwsza moja seria, która działała, no nie? I miała, generowała tysięczne wyświetlenia pod moimi materiałami, które były dość niskiej jakości, bo wtedy jeszcze nagrywałem na starym telefonie, który 30 FPS to było cud. Nawet. Okej. Okay. Idziemy nawet, bo jesteśmy pierwsi w tabeli, nawet kile lecą. Ja wiem, że używam bazuki, która jest rzadką bronką, no nie, i tutaj gdyby nie bazuka, no to też byłoby troszeczkę gorzej z moim tutaj strzelaniem, bo jednak moje bronie nie dawałyby mi takiej przewagi nad przeciwnikiem, no ale nie jest tak źle. Gram na jakiegoś playera, także nie powinno, nie jest ten poziom też jakoś strasznie wygórowany, bo player to jest tak jak ops w kopsie. Siema, co tam? Siema. Odczep się. Odczep, nie strzelaj z tej snajperki, a? Ale nawet go obiłem. Powiem szczerze, że i tak na plus to była akcja w tym momencie. Kurczę, to jeszcze minuta 30. Jakoś tak wydłużyły się te rundy, bo po prostu... Kurde, no! Czemu się nie mogę schować za tym? Jaką to ma teksturę? Dużą. No, to nie było wymierzone.
Myślałem, że troszeczkę dłużej się będzie wyjmowała ta bazooka. Nie ukrywam, że nie. No, nie strzeliło mi nawet. Siema. Umieraj. Może i zabijemy się samego, ale też wziąłem jego ze sobą. To było taktyczne zagranie. Dzięki czemu moja drużyna przegrywa. Bo za zabicie siebie się traci punkty. Ale moja drużyna jest w ogóle jakaś useless. Nic nie robią. Zabrało mi zasięg. Nie mam zasięgu, żeby go trafić. Umrzyj. Dobra, jednak Mamba to dobra brońka była. Po nogach, po girach. Ono tutaj, co uciekasz? Jeszcze mi zabrał killa. Tyle w niego strzelałem i na końcu straciłem tego killa. Plecy mi robią. No i wygrali nasi przeciwnicy, natomiast i tak nawet dość dobrze im poszło. Jeszcze jakieś coiny nowe zdobywamy. Nie wiem do czego to jest, no ale to dużo rzeczy, których nie wiem, to są. Outlet. Wszystko dużo się rzeczy pozmieniało, powiem tak. Także co, no, gierka fajna do pogrania i ja ją naprawdę lubiłem w swoim czasie. Za ile jest końce? O, za 6. Z 250 golda jest 18 tysięcy. Tutaj tyle było. To jest gra pay to win, nie oszukujmy się. Jeżeli kupisz sobie brońkę za golda, na przykład Anakondę, no to tutaj o wiele masz łatwiejsze wygranie, ponieważ jej damage jest naprawdę o wiele większy. Wiadomo, teraz na przykład widzicie moją Mambę na poziomie trzecim i Anakondę na poziomie pierwszym. No to teraz moja Mamba ledwo, ledwo, no tam 300 punktami jest lepsza. Natomiast tutaj Anakonda upgrade'owana naprawdę koksi i tutaj na przykład widać takie rzeczy. Także gierka fajna, polecam sobie w nią zagrać, ale jakoś zbytnio mnie nie wciągnie z powrotem. Tak się oglądałem odcinek, bo pomyślałem sobie, że w sumie czemu nie. Gierka z moimi, takie, związana z moim kanałem, bo jednak pamiętajmy o tym, że to była pierwsza seria, która osiągała wyświetlenia tysięczne. Także co, to było na tyle. Dzięki Wam za bycie, dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie, hej. Give them prayer hands, say what's up, America. Half of you should know me, right?